projekty. A może zanim to powiem, to powiem jeszcze, że w ogóle jesteśmy zaskoczeni tą hojnością waszą z tego względu, że przecież mamy wciąż kryzys. Good. We are surprised of your generous generosity because we know that there is a crisis, financial crisis. A pomimo tego, już do tej pory nie mamy dostępu do tej deklaracji, które było złożone online. Zebraliśmy 56 556 euro. Till this moment it was collected 56,556 euros. Brakuje nam do sfinansowania wszystkich europejskich projektów 29,294 euro. I will simplify it a little bit. It is almost 30,000 euros missing. Ale tak jak powiedziałem, nie mamy dostępu, nie możemy sprawdzić w tej chwili deklaracji. To wynika z tego, że skarbnik ASI akurat w ten weekend, jutro, ma uroczystość osobistą, jego córka wychodzi za mąż. Right now we don't have the access to the account, so we cannot check how many, how much money is collected via internet, because the treasurer of ASI Europe right now is absent because tomorrow it is a wedding of his daughter. A wierzę, że również były takie osoby, które w ten sposób złożyły swoją deklarację. I believe that some people also decided to to pledge by this way. A jeśli chodzi o polskie projekty, naszym celem było 195 tysięcy złotych. Concerning Polish projects, the goal was 195,000 zlotys. Do tej pory, włączając w to kopertę, którą dostałem wchodząc tutaj. Until this moment, including the envelope I've received when I was coming here. Zebraliśmy 168,775 zlotys. It was collected 168,775 zlotys. To oznacza, że te brakujące 26,225 zlotys. It means that the missing 26,000 zlotys. Trafią do nas w najbliższych dniach. Will come to us in these upcoming days. Nie mam co do tego wątpliwości. There is no doubt. I jeśli to się stanie, to znaczy, że nasz cel został zrealizowany. If it happens, it means that the target will be reached. A kogo Pan Bóg użyje do tego, żeby zrealizować ten cel, to jeszcze nie wiem. I don't know who will be chosen by God. Jesteśmy w takim razie bardzo wdzięczni Panu Bogu i to jest powód do tego, abyśmy powstali i podziękowali Mu za to, co zrobił. Zapraszam. We are really thankful.